ucztą nie tylko dla podniebienia, ale i dla wzroku oraz powonienia zakończyła się chyba najbardziej spektakularna część trwającego 2 lat projektu Babki z Krzemienia. Podsumowano, a dokładniej delektowano się potrawami, jakie przygotowały panie z kół gospodyń miejskich biorących udział w tym projekcie autorstwa Fundacji Centrum Rozwoju Regionalnego EduBałt. Nasze koło przygotowało racuchy na bazie naszych plonów i płodów, bo to wiadomo, że mąka, jajka, swoje jabłuszka w tej chwili na czasie są, szara reneta. Tu mamy potrawę, no tak nazywamy kulebiaki, chociaż to są takie nasze pierogi w cieście półkruchym, pieczone, nadziewane taką mieszanką kapuściano-grzybowo-mięsną. I ciasto wygląda jak sernik i smakuje jak sernik, ale receptura jest trochę ukryta. Projekt obejmował organizację kilku rodzajów warsztatów. Wszystkie miały wspólny element, dotyczyły wypromowania lokalnych smaków. Celem było przeprowadzenie warsztatów dla 46 kobiet z kół gospodyń wiejskich i z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I to były warsztaty związane z naszym dziedzictwem, w tym dziedzictwem kulinarnym, ale mieliśmy również warsztaty nalewkarskie, serowarskie, warsztaty zielarskie. Warsztaty mieliśmy z tak zwanego storytellingu, czyli z umiejętności opowiadania, bajania czy tworzenia narracji. Każde koło wynajdywało charakterystyczne smaki, a potem budowało na nich swoje menu. Mamy bardzo dużo ziół na łąkach. Rzeczywek pochodzi z bardzo dużej ilości łąk i głównie żeśmy bazowali na ziołach właśnie, bo zioła to uważam, że podstawa w naszej kuchni powinny być. Projekt stworzono nie tylko dla podtrzymywania określonych tradycji kulinarnych, dzięki warsztatom, na których prezentowano czasami nowatorskie sposoby tworzenia potraw, uczestniczki mogły pogłębiać swoją wiedzę kulinarną. I nie tylko. Są dwa cele. Jeden wymiar edukacyjny, czyli pokazać uczestniczkom projektu, czytaj przedstawicielkom kół gospodyń wiejskich, że można lepiej, można na wyższym poziomie jakości, można sprawniej, można skuteczniej i też, że całe życie należy się edukować, kształcić, rozwijać, ponieważ żyjemy dzisiaj w gospodarce wiedzy, która jest bezcenna. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że ma to wymiar edukacyjny i integracyjny, czyli z każdej gminy mamy po kilka kół gospodyń wiejskich i tworzymy już pewną jakby wspólnotę osób, które pracują, żyją na obszarach wiejskich i też cieszą się swoją jakby obecnością. Wymiana doświadczeń, ona polegała też na tym, że jeździliśmy na wizyty studyjne. Jeżeli mieliśmy warsztaty zielarskie i serowarskie, byliśmy w subregionie elbląskim, gdzie u mistrza serowarni pani Włodarskiej, która jest często w różnego rodzaju mediach, ostatnio była w Pytaniu na Śniadanie, u niej byliśmy się tego uczyliśmy, ale były warsztaty zielarskie, gdzie zawsze obok teorii jest praktyka, czyli 2 tygodnie temu wyrabialiśmy tu maseczkę do peelingu czy sól do kąpieli. A już sama lista potraw, jakie powstawały na tych warsztatach, mogła wzbudzać apetyt. Kuleczki szałwiowe z szałwią, z mięsem mielonym z piersi z kurczaka, smalec z bazylią i z oregano, pasztet drobiowy i smalec, to już mówiłam o smalcu, i ciasto śliwkowe, ciasto jabłkowe i ciasto dyniowe. Są trzy segmenty, można powiedzieć, potraw. Aperitif i jakby pierwsze danie zupy. No, dla mnie osobiście zupa chrzanowa rządzi, ale jest to przepyszna zalewajka. Zalewajka jest również świętokrzyskim produktem. Drugie dania, różnego rodzaju właśnie pierogi, czy na bazie ziemniaków, nazwy nawet nie potrafię powtórzyć, z kapustą. Tatar ze śledzia, na szęgnotu pewnie bałtyckiego. No i ciasta, no to bym tu zgrzeszył, gdybym powiedział, które było lepsze, które były gorsze. One były inne, ale każde wyśmienite. Niektóre przysmaki kryły tajemnice znane tylko paniom, które specjalizują się w ich przygotowywaniu. Ta odmiana ciasta to jest też pewne nowum, uważam. Bo jeśli chodzi o racuchy, no to wiadomo, że już tradycyjnie od lat nasze babcie mamy i my wypiekamy. Pierwsze wymierne efekty tych warsztatów już można było podziwiać i smakować, ale finał ma być spektakularny i utrwalający pracę uczestniczek. Powstanie bowiem książka kucharska z najlepszymi przepisami, film promocyjny
a przede wszystkim określone produkty i przetwory znajdą się w stałej sprzedaży. Efekty mamy już na etapie realizacji projektu, bo choćby nawet organizując spotkanie społecznościowe w grudniu na osiedlu Ogrody, czyli choinkę, koła gospodyń wiejskich przyjechały, uczestniczyły w tym, prezentowały swoje potrawy i częstowały uczestników, opowiadały o magii nocy wigilijnej, więc chodzi o połączenie, tak jak i do tego dochodzi jeszcze właśnie taka akcyjność nawiązująca do tradycji. Natomiast tym najwyższym elementem jest to, że w niedługim czasie Krzemienny Krąg będzie tworzył inkubator przetwórstwa rolno-spożywczego i chcemy te osoby zaangażować, żeby te produkty znalazły się w obiegu komercyjnym, czyli będziemy chcieli je zekonomizować. Powstaje książka kucharska na bazie właśnie tych potraw 25, które dzisiaj zostały zaprezentowane, promujące potrawy, bohaterki naszych szkół gospodyń wiejskich, obiekt, w którym się znajdujemy. Powstaje również film promocyjny o naszych tutaj przysmakach z Krzemiennego Kręgu. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, do której przystępujemy i tu też byliśmy na wizycie studyjnej miesiąc temu w Dolinie Karpia, to jest Małopolska, gdzie obiekty, które mają albo usługi, albo produkty, towary, wprowadzają je na rynek, mają sklepiki regionalne, są to wszystko certyfikowane produkty, jest kapituła, tam jest Ewa Wachowicz, szefową kapitułu, dokładnie coś podobnego. Oczywiście nie kopiując, ale tworząc własną tożsamość, chcemy stworzyć tu, żeby te rozproszone działania, które w tej chwili są na terenie Krzemiennego Kręgu, czyli na terenie powiatu ostrowieckiego i Lipskiego, zorganizować. Gala, a może trafniej uczta podsumowująca te dwuletnie wysiłki, połączona z prezentacją książki kucharskiej, odbędzie się jesienią. Dodatkowe i bardzo nietypowe, ale mające wspomagać rozwój dzieci zajęcia, uruchamia prowadzące przedszkole i szkołę dla dzieci niepełnosprawnych Fundacja Promyk. Pieniądze na realizację nie tylko zajęć dla podopiecznych, ale i pedagogów pochodzą z unijnego grantu, jaki w ostatnich tygodniach udało się Promykowi zdobyć. Duży grant to jest ponad 700 tysięcy i w ramach tego projektu będziemy realizować dodatkowe zajęcia dla dzieci naszych. To będą zajęcia polisensoryczne, zajęcia z kotem, muzykoterapia. Będą organizowane dodatkowe zajęcia dla nauczycieli również, specjalistyczne, ale ponadto będziemy budować ogród warzywny, będziemy zakupować dla dzieci sprzęt do tego ogrodu, jak również będziemy ubierać te dzieciaczki, czyli zostaną zakupione odpowiednie fartuszki i dzieci będą bawiły się w ogrodniku. Także uatrakcyjnimy im ten pobyt tutaj u nas. Będą miały prowadzone zajęcia z zakresu hortiterapii. Wzbogacenie programów nauczania i pobytu dzieci w przedszkolu Promyk ma jeden cel. Dzięki niemu dzieci szybciej i w ciekawszej formie poznają otaczający ich świat i uczą się życia. Ciągle myślimy o tym, co by zrobić, ażeby uatrakcyjnić tego rodzaju pobyt u dzieci, tak? Bo to są zajęcia specjalistyczne, ale też i atrakcyjne. My już prowadziliśmy takie, można powiedzieć, mini zajęcia w salach lekcyjnych, takie warsztaty ogrodnicze, no ale to nie jest to same, tak, co na zewnątrz w ogrodzie. Dzieci, niektóre w ogóle nie mają pojęcia, jak to się dzieje, że jest ziarenko, a z tego ziarenka wyrasta jakieś warzywo. Także ważne uważam, żeby te dzieci rzeczywiście widziały i żyły razem z nami w tym otoczeniu, żeby wiedziały, skąd się bierze warzywo, tak? Jak ono tam po kolei sobie wyrasta. Pozyskane środki posłużą również do zakupu wyposażenia i sprzętu, który będzie mógł służyć kolejnym rocznikom maluchów. Sprzęt oczywiście również dodatkowo, ten właśnie polisensoryczny, jak również dodatkowe wyposażenie do sali światła. Będziemy ją tworzyć taką naprawdę wzbogaconą, jak również do sali gimnastycznej, bo salę gimnastyczną już mamy wybudowaną i w tej chwili właśnie w ramach tego projektu zakupimy sprzęt dodatkowy. Ale ponadto jeszcze będziemy budować plac zabaw z powierzchnią taką bezpieczną. Plac zabaw, który będzie jednocześnie też boiskiem sportowym. Będzie to również z ogrodzeniem, w związku z tym taki profesjonalny plac zabaw, z czego się bardzo cieszymy, bo również w ramach tego projektu będziemy zakupować sprzęt na ten plac zabaw. To będą oczywiście przenośne różnego rodzaju urządzenia. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo atrakcyjne. Choć realizacja projektu ma trwać przez rok, to jego efekty, a więc innowatorskie metody aktywizacji dzieci będą na pewno wykorzystywane w kolejnych latach.
Projekt jest krótki, bo roczny, także musimy wszystko zrobić, żeby się w ciągu roku szkolnego zmieścić. Nas obowiązują również procedury przetargowe, w związku z tym no, na pewno nic się nie zadzieje tak od razu, bo plac zabaw to na pewno będzie troszeczkę dłuższa perspektywa, ale w ciągu roku musimy się zmieścić, zapewne się nam to uda. A w przedszkolu prowadzonym przez Fundację Promyk przebywa obecnie 50 wychowanków. Wśród nich są dzieci słabo słyszące i widzące, z niepełnosprawnością ruchową oraz umysłową, a także autystyczne. Z dużym niepokojem obserwowali mieszkańcy osiedla Rosochy grodzenie lasku, który oddziela ich od hipermarketu. Plotka głosiła, że niebawem zostaną wycięte drzewa. W tej sprawie interweniowano już u prezydenta Ostrowca. Na szczęście wszystkie te informacje okazały się nieprawdziwe. Właściciel terenu nie zamierza wycinać drzew, a nawet postanowił uporządkować teren i zadbać o jego estetykę. Ogrodzenie lasu ma tylko na celu zabezpieczenie go przed zaśmiecaniem i niszczeniem. Na stronie www.ostrowiecbiega.pl zostały uruchomione internetowe zapisy do Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2020, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bieg główny zostanie zorganizowany na 10-kilometrowej trasie poprowadzonej ulicami miasta i rozpocznie się 11 listopada o godzinie 13. Limity zapisów zostały ustalone na poziomie 250 miejsc do biegu głównego oraz 250 miejsc do marszu i biegu na 5 km. W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących możliwości organizacji imprez sportowych, a w szczególności liczby uczestników tych imprez, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów poszczególnych konkurencji, a w szczególnym przypadku nawet do odwołania imprezy. W przypadku odwołania biegów organizator dokona zwrotu wniesionych opłat startowych. Rywalizacja w biegu głównym odbywać się będzie na tej samej trasie co w 2019 roku. Marsz Nordic Walking oraz bieg na 5 km będą rozpoczynać się ze startu wspólnego. I choć tak jak w biegu głównym zostanie tu przeprowadzony elektroniczny pomiar czasu, to jednak rywalizacja nie będzie prowadzona. Start rozpocznie się o godzinie 9:30 na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego KSZO. W tym roku z uwagi na obowiązujące limity i ryzyko epidemiczne nie odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży. Udział w Ostrowieckich Biegach Niepodległości jest uwarunkowany wniesieniem opłaty startowej. Do 12 października wynosi ona 30 zł. Po tym terminie wzrośnie do 50 zł, a w dniu zawodów do 60 zł. W marszu Nordic Walking i biegu na 5 km, które odbywać się będą bez rywalizacji, będzie możliwe wykupienie podstawowego pakietu startowego za połowę obowiązującej stawki.